Mówienie przez pana Grossa, że tam mieszkańcy brali udział, to jest bezwstydne kłamstwo. Nie opluwa się narodu, który przez 700 lat żywił naród żydowski. Do państwa apeluję, dążcie do tej prawdy historycznej, do rzeczywistej prawdy. Nie jedna wzięła na rękę dziecko i dzieckiem uciekła w bramę i ratowali jak mogli. Dobkowscy w Zanklewie, którzy nie ukrywali, całą rodzinę Lewinów. Co najmniej 10 skazanych zostało, ale za pomoc nie w spalaniu, nie w paleniu, nie w mordowaniu, za udział w pomocnictwie w ramach prawa okupacyjnego wojennego. Tak, my ryzykowaliśmy bardzo dużo, ale nie mogliśmy odmówić, bo oni mówili, panie Władysławie, panie Boczkowski, ratuj pan. Pewnie były te strzały, bo znaleziono dużo łusek w trakcie ekshumacji. Żydzi nie mieli, ani nasi nie mieli, tylko Niemcy mieli. I świadkowie z przestrzela nie urodził się, bo nie był na świecie w tym czasie. Dzień dobry Państwu. Jest 13 grudnia 2013 roku. Jesteśmy w Warszawie. Po naszym programie we wrześniu tego roku, kiedy nagraliśmy spotkanie z panią Hieronimowiczewską, która była świadkiem zbrodni w Jedwabnym, odezwał się drugi świadek, pan Stefan Boczkowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry Państwu. Pan miał wtedy 12,5 roku. No tak, 28 rocznik. To jest tyle wypada. Mieszkał pan w tamtych okolicach? Tak, to jest około kilometra od samego miasteczka, bo my mieliśmy swoją posiadłość na kolonii wieś Grądy Małe. Kolonia była kilometr, 1200 metrów między wsią Grądy Małe a Jedwabne. Było tam, się bywało na co dzień. Czy może pan opisać ten dzień, w którym pan był świadkiem tego, co się stało? Rzecz się miała 10 lipca, 19 dnia od momentu wkroczenia armii niemieckiej na terytorium nasze, tereny łomżyńskie, generalnie w okupacji bolszewickiej. I to był czwartek. No myśmy to z kolegą, nawet poszliśmy koło 14 do centrum miasteczka, do apteki. No i jak wchodziliśmy już do miasta, widać było, powiadam, to około 14 było godziny, bo się zaczęła rzecz wcześniej, może około 9 już zaczęto naszą na ludność żydowską obywatelstwa polskiego naturalnie, zaczęto spędzać, że tak się wyrażę, ich na rynek centralny w Jedwabnym. I to trwało już, no jak myśmy przyszli około 14, to ten spęd jeszcze trwał, bo oni chodzili po parę razy do domu, czasami nie było, no więc jeszcze później. To nie był Wehrmacht dosłownie, to było za Einsatzkommando. To znaczy funkcjonariusze do spraw czystych etnicznych, Cyganów, Żydów, komunistów, takich specjalnie zahardziałych, no niereformowalnych. Einsatzkommando do spraw czystych etnicznych, siły, wiadomo, bezpieczeństwa. W jakich mundurach były? Proszę? W jakich mundurach? Były różne. Były i Zielonka Feldgrau, było też w takich typowych dla Gestapo, czarnych mundurach. Jedni w butach, drudzy w kamaszach. I właściwie więcej było w tych Feldgrau, zielonkawych, nazwijmy to tak. Bo ja, jako ten, który autentycznie widział, parę godzin wędrowaliśmy z kolegą i nie tylko z tym kolegą, bo nasi jeszcze paru przyjaciół innych z naszej szkoły, bo to były wakacje, też byli, też spotkaliśmy taki Piotrek Dąbrowski, taki powiedzmy tam Henryk Mankiewicz, no jeszcze paru, nie będę wymieniał wszystkich, bo to nie ma sensu. I widzimy te gromadki i do ulicy. Na rynek. Tak, w
kierunku do centrum, czyli na Linek, to się okazało. Tam już było dużo zgromadzonych, jak myśmy doszli, jako no chłopcy tacy młodzi jeszcze i tak dalej, to nas nie zaszczepiano. No, nawet mnie zaciekawiło, bo miała się prowadzono jakieś te 4-5 osób w rodzinie żydowskiej. Nie powiem jakie nazwisko, bo nie mogłem sprawdzać nazwiska. Ale nazwiska inne znamy, które tam były, więc tam Bronsteinów i Grądowski, na pewno Bronstein, bo do naszej klasy chodził. To i rodzinę znałem, do 5 klasy. I szedł tam nasz znajomy, pan tak niejaki Niebrzydowski, który prowadził warsztat mechaniczny, reparację rowerów, tam innymi chodzili, reparowali. I on szedł razem i jeszcze jego tam sąsiad, razem w tej grupie z dwóch, trzech Niemców, i on i ten jego kolega. Ja mówię, panie Wdowski, co pan z nim sam wyprawia? Co pan działa? A no, przyszli do domu i kazali się zabierać, brać, z której ulicy jestem. Aha, z tej, co na Wiznę prowadzi, ulica Wiska. I wzięto z nas z ulicy Wiskiej mnie i jeszcze tutaj o sąsiada, chyba Lusiński, ten drugi. I mówi, pójdziesz z nami pokazywać, w których domach żyją Żydzi. Po kolei już było przed tym w Wąsoszu, po kolei Jakub Grajewa, stronę jednego, później w Łapach, w samym Białymstoku, to po drodze, tak jak od Grajewa, tak od Grajewa, tak szły też, tak Einstein z komando prowadzało. Te miasteczka, Stawiski, jeszcze trzeba wymienić, tam nie spalono, tylko rozstrzelano jakieś paręset Żydów, to ja tam nie byłem, bo to jest 10 km, 11. Tam było, nie wiem, nie 10, tylko któregoś innego dnia. Dokładnie co do Radziłowa, to wiem, że 7 lipca, bo wiadomo, to do 10. Tam było dzień wcześniej niż w Radziłowie lub dzień później. To już nie ma tego znaczenia. Pak był ten, że ich rozstrzelano. Nie spalano w stodole, w stawiskach. Czyli wróćmy do tego... Ale wracamy do tego i on mówi... Wróćmy do Jedwabnego. Do Jedwabnego. Tak, słusznie, bo tu widzieliśmy z autopsji, sami, na oczy. I on opowiada, będziesz nam musiał pokazywać, w którym miejscu, już powtarzam się troszeczkę, mieszkają Żydzi, bo musimy znać i od razu będziemy ich, do nich będziesz nas prowadził. W razie zakłamania, nieposłuszeństwa świadomego, od razu zostałem do sądu wojennego, okupacyjnego, od razu oszukujemy się na miejscu. Mówię, no w tej sytuacji, idziemy razem. Pokazaliśmy jeden dom, w którym żyli, drugim, to w jednym domu na przykład oni zebrali o to rodzinne części, tam w drugim sąsiednim, przykładowo. Ale w innych już się poukrywali, żyli lub wyjechali wcześniej z jednostką rosyjską. Bo tu trzeba wtrącić takie wyjaśnienie. W dniu 20 czerwca, kiedy wojska niemieckie napadły, czyli Blitzkriegu, to w Jedwabnym, które jest około 38-40 km od granicy dawniejszej, byli już po południu w niedzielę, bo to było w niedzielę rano, o godzinie około 4 z minutami. Bombowce już tutaj było, bo myśmy się w tym czasie ukrywali w zbożach z matką i z bratem, siostrą. No bo ojciec był aresztowany. Ojciec był w 20 roku ochotnikiem. Tacy się musieli ukrywać, bo oni byli na planie pieszy do wywózki. No i ojciec był wywieziony zresztą, tylko nie zdążyli go dowieźć jeszcze na Syberię, bo zaskoczyło ich w wrześniu nad Bugiem. Stan wojenny. Stan wojenny, a tam Bóg to był bardzo krótki. Niemcy to go sforsowali. 2 godziny strzelanili i już uciekają ci strażnicy, ubowcy, NKWD-ści i niby no strzami. No. W końcu ktoś miał pewnie to Niemcy wyraził, bo oni słychać rozmowy no, sąsiednich. Tam byli obok twierdzy brzeskiej, były również takie no, baraki, nie baraki, porobione dla więźniów różnych politycznych, których przecież czasowa, później wysyłano w dar.
bo najpierw się trzymano ojca Wąży w więzieniu, zanim nie przewieźli go do Brześcia nad Bugiem, do tych... Jeszcze widać nie było decyzji, co zrobić. To nie tylko ojca, ile osób dużo aresztowano. Armia rosyjska była w rozsypce, oni uciekali. Również jednostka stacjonująca w Jedwabnym. Natychmiast alarm i odjeżdżają, ale wzięli na parę samochodów ciężarowych, co znaczniejszych w narodowości żydowskiej lub tych ludzi brali na znaczniejszych, z sobą wzięli i co ważniejszych, co w urzędach byli różnych i razem z sobą z nim uciekli, a te to inne mniejsze rango i to zostali. Czyli zwykła ludność została. Została, bo nie mieli miejsca ich brać w Chiny, lub nawet nie chcieli nawet. Może nie będę interpretował tego, co Rosjanie chcieli zrobić z nimi. Czyli wracamy do momentu, kiedy pan... Teraz prowadzą ich dalej. Prowadzą ich na rynek. I to prowadzają. A my tam idziemy i te z boku, patrzymy. Byliśmy w miarę stacji na 12, 12,5, 13. W każdym razie już 5-6 klasa, to już myśmy nie byli tacy głupi. Na rynek. I tam z różnych ulic, w tej samej wersji, co tu przedstawiłem, ulicę Wiską, od strony, tak jak myśmy szli, od kolonii naszej, Biebrzy i Narwi. Czy oni sobie zdawali sprawę, po co ich... Oni zdawali sobie sprawę w negatywnym sensie, w kłamliwym. Oni tych Żydów brali do roboty, takich kompromitujących, takich prac na rynku, do czyszczenia bruków, do jakichś tam śmieci, no, takich prac najgorszych, mieszających. Nie dawali pić wody, to tam się prosili. I tym Polakom, którym kazano pod groźbą śmierci skazywać rodziny tak, to też mówili, też że to powiedzieli, tylko... Tak, zaplanowane jest ich zatrudnianie w odpowiedniej gałęzi do czynności stosownie do lat, wieku, płci i tak dalej. To, co działo się na Wiskiej, działo się na ulicy Przytulskiej, ulicy Przestrzelskiej, Łomżyńskiej, no i jeszcze tam tych mniejszych, nie wyliczam. Czyli równolegle z wszystkich no bo oni ulic... musieli podzielić się na po dwóch, trzech tam, po czterech funkcjonariuszy, czy po pięciu. I z każdym brali po dwóch, trzech jako zasada. Stąd mniej więcej na pytanie, ilu było tych mieszkańców do pomocy. To mówię tak, było parę ulic, na raz, dwa, trzy, cztery, Przytulska, Łomżyńska, Wiska, trzy, cztery, Przestrzelska. No ta, która prowadzi do Nowej Wsi. No w stronę też Wizny, tylko już trochę inna. No to jak policzę, po ileś tych trzech, czterech brano, czy może i dwóch w niektórych miejscach, no, ale w sumie razem, jak oni dochodzili do rynku, to później zatrzymywali tych mieszkańców, nie pozwalali im odejść. Teraz będziecie pilnować, pomagać nam, żeby oni uciekali z rynku, musicie stać. Nawet tam kij im dawali do rąk, żeby nie pójdzie. Tak, to autentycznie jest. To jest autentyczne. I tak nie puszczali. Po tym jak spędzili się na rynek, to tych Żydów ja nie liczyłem. No kto liczył z nas, ile Żydów spędzono? No może było około 370, jak później ekshumacja wstępna wykazała już w czasie, gdy tam pojechali przedstawiciele, żeby robić ekshumację w 2001 czy 2002 roku to było. No to tam część zrobili, jak ta stodoła była tak duża, to byli kawałek. I Żydzi zaczęli awanturę robić tam, czyli we świata, że to miejsce uświęcone, że to nie wolno, że to jest grzech. Prosta logika. Teraz mówię już zupełnie, proszę to zapamiętać z tego, że w 40 roku, bo ekspansja niemiecka, wojna wystąpiła w 41 roku, w czerwcu. Ale my żyliśmy w 40 roku, była szkoła, uczęszczali do szkoły, my do 5 klasy, daliśmy do 6. No, urzędy były, przecież nauczyciele uczyli. Pod okupacją sowiecką. Tak, bo już w drugiej połowie września, pod koniec, właściwie w początkach października, uruchomili już
działalność szkoły w Jedwabnym, tak, duża, ładna szkoła. W 1969 roku. We wrześniu 18-19 weszli, a w październiku, do połowy października, nie sprecyzuję dokładnie, bo to było ogłoszenie, żeby się zgłaszali. W dużej mierze, dużo godzin mieliśmy ruskiego, rosyjskiego, ale na przykład matematyka, tam powiedzmy, no, czy botanika, czy tam inne, to w języku polskim. To ważne jest. W tym 40 roku nastąpił spis ludności żydowskiej. Tych, proszę uwaga. A urzędowy spis, więc wszystkie rodziny żydowskie, to były jeszcze spis ludności nawet wszystkich z tego miasta, ale wyodrębniona część narodowości żydowskiej. Było ich tam około 500 wszystkich narodowości żydowskiej. W 40 roku według urzędowego spisu władca białoruski, bo myśmy stanowili Zachodnią Republiką Białoruską. Nas włączono po prostu, aneksowano do tego. Więc teraz, skoro, jeśli weźmiemy, że z Rosjanami, że jest już 41 rok, już minął jeden rok, ileś tam mogło wyjeżdżać do rodzin różnych, do znajomych. Ileś razy z Rosjanami, co wspominałem, razem uciekały 22 czerwca, ile ich tam wzięto, ile tam się zmieściło. Nie liczyłem ja i inni nie liczyli. 50, może 100. Dalej, ileś pochowało się Żydów, co nie wyrosłem, w trzech paru domach, które proszę, nikogo nie zostali. Więc proszę sumować to. Więc tyś około 500-400 tam 50 czy iluś. Ilu było? Może 200? Może 150? Najlepszy dowód, że w nocy, tej nocy po spaleniu Żydów znalazł się u nas, bo na kolonii mieszkaliśmy, już Państwu wyjaśniliśmy, to niecały kilometr. To przyszło od Bronsteinu, przyszli znajomi z natury rzeczy. Tam małżeństwa były polsko-żydowskie, razem myśmy szkoły polskie i żydowskie. Myśmy przed wojną to wszystko bardzo ładnie rysowali. Nie było żadnych endeckich rozruchów. Z tego wynika, że te około tam niecałe 500 narodowości żydowskiej, ściśle obliczonej przez Urząd Białoruski, bo część jeszcze w nocy pouciekała w czasie, gdy na rynku byli. Niemcy, organizując akcję, zmusili pod karą śmierci, tak, Polaków. Zagrożenie. Po zagrożeniu śmierci prawa okupacyjnego wojennego. Tak, żeby najpierw wskazali te rodziny. Domy, w których mieszkają rodziny żydowskie, bo nie mieli pełnego rozeznania. Dokładnie. To świadczy, że oni byli przyjezdni. A potem? To tak. A potem nie pozwolili tym Polakom pójść do domu, tylko kazali im filmować. Tak, nie pozwalano odchodzić, tylko macie teraz pomagać nam. To pomożecie nam tego. Nie mówili im przecież, to nie żydowski mówił. Ten właśnie, o tym wspominam, główny ten ojciec mojego przyjaciela, kolegi szkolnego, który prowadził ich, bo z nim rozmawiałem, że no, mówił, że do roboty ich będą brać. A wy tam, a później zaraz pomożecie nam ich upilnować, bo mamy jeszcze to, otwierdzi załatę. I co potem? Co potem? Na rynku rozgrywały się sceny. To i znęcano się nad nim, że to wody mi pić nie dawano, w ogóle płakali. To nasze kobiety wyskakiwały z tych domów, bo już znały przecież się trochę. To dawali im pić, bo te dzieci, nie jedna wzięła na rękę dziecko i dzieckiem uciekła w bramę. I ratowali jak mogli. Nasi mieszkańcy, którzy pomagali, zmuszeni tam. A co mogli ci 26 tam doświadczyć? Razem musieli iść, bo oni zastrzegali się na zasadzie prawa międzynarodowego wojennego, od razu kula za wprowadzenie nas w błąd. To była zasada generalna. I mówienie przez pana Grossa, że tam mieszkańcy brali udział, to jest bezwstydne kłamstwo. To jest kłamstwo zorganizowane po to, żeby zmierzyć moralność i honor narodu polskiego, jego naturalny
zasady współżycia, które były dobre przed wojną. Przecież wychodzili razem, żenili się za mąż, gdzie się do szkoły chodzili. Nigdy nie widzieliśmy, żeby się bili. Owszem, my dzieciaki w szkole, ale jak bolszewicy już weszli i okupacja nastąpiła, to wielu Żydów zmieniło swoją od razu twarz. Nawet ci koledzy szkolni z nami mówili, no, nie wolno do nas mówić Żyd. Tylko Iwrej. To jest wyznaczenie, w rosyjskim języku to jest Iwrej. Polskim Żyd. I wszyscy mi posługujemy. Jews, Żyd. No u was też po angielsku. Jews. Ale do czego prowadzę? Niektórzy byli tacy niesolidni. Dawali znać do milicji i oni przychodzili i nas straszyli. Że no, w szkole. Jak będziecie mówić do nich Żyd, to i was ukażemy, ale ojców waszych też. Wasze rodziny. Co do 18 ich trzymano na rynku i co dalej? Jesteśmy na rynku, prawda? Jesteśmy na rynku. No, co jeszcze na rynku? Przyjeżdżali przez ten czas również przyjeżdżali transporty wojsk niemieckich, bo to była ta trasa Grajewo-Radziłów, Przytuły, Jedwabne, Wizna, Białystok. No i wyszli na front. Zatrzymywały się, rozglądali, chodzili, piwo pili, przystanki mieli. Odpoczynek taki. To ich raptem dużo Niemców się robiło, bo Einsatzkommando do 300 kliniczych, to tam ich było mniej chyba, może około 100, ja wiem. Może więcej trochę, bo było aż zielono. Parę osób udało się uciec? Tak, ale nie tylko do nas, bo i do Zanklewa, do naszych znajomych, przyjaciół, nawet rodzina nasza, jacy Dobkowscy w Zanklewie, to niedaleko od wsi, ale nasi kuzyni, bo mój wujek korzenił się na przykład z Dobkowską, Dobkowianką z tych, co nie ukrywali, całą rodzinę Lewinów. To 7. A u was ile było wtedy? 4 czy 5 osób, bo to było dwie rodziny. Nie wszyscy, całe rodziny. Bronsteinów była rodzina, tu znałem nawet tego kolegę. To, no ale my za blisko byliśmy Jedwabnego. Jedwabnego. Daliśmy ale to gdzieś tam w stodole, to stało tam snopkami pozostawiane, czym było, żeby tego. No ryzykowaliście, jeżeli... My ryzykowaliśmy bardzo dużo, ale nie mogliśmy odmówić, bo oni mówili, panie Władysławie, panie Boczkowski, ratuj pan. Panie Władysławie, czyli pana ojca. Tak, to był ojciec. Ale ryzykowaliście, cała rodzina by poszła pod mur. No oni ogłaszali Niemcy, że całą rodzinę rozstrzelą i rozpalą. Tylko w Polsce było takie prawo, żeby cała rodzina była ekstremna. Bo tylko nas tak traktowano, tak. Jak podróży. I oni jeszcze u innych przyjaciół przestrzelił, u niejakich biedrzyckich. Sąsiedzi wsi, nie wiem, bo znajomi, też po paru uciekły i przechowali się przez nich w nocy. Państwo Biedrzycy z Przestrzela, jak też również Dubkowscy z Przestrzela, kuzyni tamtych z Zanklewa z tej wsi. Też po parę sztuk. I jeszcze, co za ich, ja wiem, jakby zgromadzić, których ja nie wiem, gdzie jeszcze to przechowują, przez te parę dni przynajmniej. I oni później poszli, uciekali w nocy do swoich znajomych, w stronę Biebrzy rzeki, tam wieś Brzostową, wieś Nadborin. I tam dłuższy czas przebywali, a później jakoś tam dalej przez rzekę. Część, na przykład u kuzynów moich, Dobkowskich w Zanklewie, przetrzymali ich prawie 40, od tego pogromu 41, od połowy od lipca, 41, 42, 43 i część 44. 3, czyli 2,5 roku. Tak, prawie 3. Prawie 3, ale to... Porobili im tam takie bunkry do jedzenia, on był krawcem dobrym, ten Lewin. To, przepraszam, może za dużo się drobiazgi, to tylko oni ich ukrywali, a wieś prawie cała Zaklewa się orientowała. Tak. Bo to dzień, dwa, to nie... ale to sąsiedzi. Ale wystarczył jeden donos wtedy. Żeby... Ale akurat w Zanklewie nie było donosów. Już oni umarli, ci starzy. Dobkowscy. Lewinowie. A i ci starzy Dobkowscy też. Ci moja nasza kuzynka, ten kuzyn Bolesław Dobkowski, Janina Dobkowska. No ci, co przechowywali, nasi kuzyni.
No my też trochę, tylko parę dni, bo za blisko byliśmy. On nawet szył dla ludzi ten Lewin, a mieli babcię starą, która, gdy żandarmi na przykład, to ona głośno śpiewała jakieś pieśni religijne i przędła na takim wrzeciona. Celowo babcia śpiewała głośno, żeby może odwrócić ich uwagę. No, no całe szczęście, że nie się doniósł, bo gdyby jednak ktoś doniósł, że tam mają ukrytych, to by ten dom spalili łopatami, kilofami by rozwinęli, ale tak. I zamordowali. A ich by zamordowali. A jednak przetrzymali do końca, bo oni jakoś wszyscy, cało udało im się uciec, zabierze. Później jak Rosjanie w 1945 roku, to im ułatwili i oni dostali się do Izraela. Już zmarli ci starzy. Ale ich, ten Jasio przyjeżdżał do nich do Płocka, żenił się już. I zawsze im coś w prezencie, bo inniśmy wam życie. Wam i całe wsi, bo nie donieśliście. To i tym wiosce, we wsi, mieszkańcom, różne takie prezenty. Jasio chyba żyje, bo Wicek Dąbkowski, syn państwa, moich tych kuzynów, był tam u nich zaproszony, na odznaczenie dostali rodzina ich, cała jako rodzina. Potem szedł Tadeusz Dąbkowski, przeżył z nim, córka ich, ale już poumierali. I Tadeusz, tylko Wicek jeszcze. Wicek jeszcze żyje? Jeszcze żyje, bo on posadził drzewko w tej... I gdzie on żyje? W Jerozolimie. Ja to wasz. Nie, to ten... się nazywa Sprawiedliwość Narodów Świata. Tak. Ale... A dalej uroczyście, ja się tam zrobiłem, dorosły, żonaty, działasz w Izraelu, ale sercem zaprzyjaźniony z Polską, tak. Powiem wam. Ale zaraz, Jasio Lewin, tak? Jasio to był z Lewinów, tak. Lewin. A ten Wicek? A Wicek to z rodziny Dąbkowskiej. A gdzie on żyje w tej chwili? On jest, on to w tej chwili, to już nie mieszka w Zamklewie, tylko zdaje się w Wełku. A czy w Olecku? I oni ich trzymali tam bez wody, była, jaka była pogoda? A na rynku to nie dawali im pić, nie pozwalali. Jaka pogoda była? Upalnie? Pięknie. Upalnie, słońce. Oni byli pod gołym niebem na tym rynku. Gdzieś błakali. Ale udało się paru uciec. Tak, na naszych oczach widzieliśmy. Teraz 18 godzina. Mniej więcej trzymają i do 18. Dalej, co jeszcze co? Dzieci małe pobrały od kobiet żydowskich, niektóre starsze panie. Wyszły, że im dadzą pić. To i nawet przywracali. I już nie przywracali. To jest takie charakterystyczne dla nas, dla mieszkańców. Ta litość, ich współczucie. Ci 20, co musieli pomagać, to byli wzięci pod odpowiedzialnością za strzelenia na prawie okupacyjnym. Kazali im śpiewać różne pieśni, na przykład szczególnie rosyjskie. Jeśli zawtra wojna, to nie wszyscy nie znam. Moskwa moja. Znaczy Niemcy kazali im śpiewać? Tak, żeby bitte spielen, alt, głośno. I oni byli jak śpiewali, nie ci starzy i nie znali. Młodsi tam w szkole trochę uczyli, bo nawet przeżył, czyli rozstrzygali. Czyli oni sobie jeszcze pośrednictwo z nich robili. I co chwila, jakieś może 15 minut, może jak, na rozkaz znany, ta komenda tam była, musieli krzyczeć, przez nas wojna. Taki okrzyk, musieli wznosić. Krzyk będzie straszny, bo to i kobiety musiały wrzeszczyć, jak taka masa wrzeszczy bezładnie. Prawie z płaczem, bo kobiety płakają, mężczyźni może też. To jest nieprawdopodobne. To jest autentyczne. To jest nieprawdopodobne. Przez nas wojna. I co chwilę? Przez nas wojna. To jest prawdopodobne, to jest autentyczne. Prawdopodobne. Duży posąg Lenina stał. I tam był wtedy posąg Lenina? O, taki duży, charakterystyczny. Tam stał. Porozbijali na kawałki, z wyjątkiem tego kawałka. Pierś, głowa. Ale kto go rozbił? Żydzi. Kto ten pomnik? To Niemcy rozkazali. Niemcy rozkazali, tak? Czy dom? A Polacy, ci co byli blisko, też pomagali. No tak. Polacy co do Lenina pomagali rozbijać, tak jak Ukraińcy. Tak. No widziałem na własne oczy. Lusiński widziałem, Przestrzelski tam widziałem, Trzask. I to było przed tym dniem? No zaraz, w nim do Sadowej. To wszystko działo się w atmosferze. Przecież to się działo od rana do... Ja zegarków nie miałem. Myśmy nie mieli zegarków. Proszę pamiętać, to było może, ja podawałem 18 do 19. Czyli kiedy rozpoczął się marsz, tych tak zwany marsz śmierci, jak to ja nazywam. Czyli zanim to do tego dojdziemy, zreasumujmy. Spędzono tych ludzi tam,
Robiono sobie z nich pośmiewisko, kazano im śpiewać piosenki, potem kazano im wykrzykiwać na komendę, że przez nas wojna. Im dawano mężczyznom każdemu jakieś szczątek, po co na drobne kawałki, tak. Z wyjątkiem torsu, to znaczy tego kawałka. A po co im dawali te, żeby każdy miał w ręku i niósł. A ten kawałek, co na piersi i głowa, to dwóch do młodszych, czy trzech. Tak, no tak wiem, po 20 lat może mniej, co im dali doniesienia im na przedzie tego powodu śmierci. Tak. Ale teraz jak to było? Czy oni im coś powiedzieli? Nie, ma się to trzymać, to jest was, to was ulubieniec. Wy się go tak kochali, to was, no masz ulubieniec. Masz, das ist muss. Czy pamięta pan, jak to się zaczęło, ten taniec, ten pochód śmierci? Bardzo prosto. Achtung, Achtung. Schnell. Mówię naprzód wszyscy, ale... Gdzie, jak daleko? I tu jest rynek, powiedzmy, żeby łatwiej państwu zrozumieć. Duży rynek. Tu jest kościół. Olbrzymi, duży kościół. Myśmy krążyli, nasza piątka czy szóstka kolegów. I oni stają wszyscy do góry. I kobiety z dziećmi na ręku, z tobołkami ustawia. Coś analogicznie, jak to czasami może widzieliście w Polsce, ta procesja. Tylko że tu była otoczona na funkcjonariuszami, Einsatzkommando, niemieckimi, oraz tymi nieszczęsnymi mieszkańcami. Bo ich jeszcze do sądu później wzięli, po pozyskaniu niepodległości. 22. Aresztowali Żydzi. Wszystko, policja, prokuratorzy, sądy, wszystko. Nazywa się Rzeszowski, albo szczęście doradców, wschodnich naszych braci, doradców rodzinnych. Więc jakby chcieli, a jednak tylko 22 aresztowali. Proszę nas to zaakcentować. To było już w 1958 roku, po wyzwoleniu, kiedy rozpoczęto to całą hecę, a potem niektórzy podnosili, że ci pomagali, to pomagali, a nie wiedzieli dlaczego. Oni mówili, że musieliśmy, bo pokazywaliśmy im dom. I co, uniewinnili? Tak, proszę podkreślić to. Na tych 22 sąd uniewinnił więcej niż połowę, chyba 12, żeby nie chcę być nieścisłym, ale co najmniej 10 skazanych zostało, ale za pomoc nie w spalaniu, nie w paleniu, nie w mordowaniu, tylko w pomocnictwie. A jeden był wyrok śmierci na kogoś tam, na któregoś, na jakiegoś prozdolcza, za udział w pomocnictwie. Mieli obowiązek, w razie czego, gdyby się nie słuchali, to kijem. Idą w tym pochodzie najpierw ulicą z rynku, ulicę Przestrzelską. Oni mieli broń? Ci Polacy? Nic podobnego, absolutnie. A Niemcy, no jakże, no to po zębie uzbrojeni, pistolety, to mieli zapas, no i mieli wszędzie broń, jeszcze takie te automaty, automatyczne. Siłażnici, to już takie eleganckie pistolety, to prawie falewy błyszczące, czapki szczególnie wykręcone takie, to już było. Wyraźnie gestapowcy. Czy pamięta pan dowódcę tej akcji? O nie. A kto nam powiedział, młodym ludziom? Nam, dzieciom? Gdzie jesteśmy? Wychodzimy z miasta już, kawałeczek Przestrzelską, skręcamy w ulicę Cmentarną. Ona się przekształca w drogę już prowadzącą do naszej wsi. Czy wiedzieliście, do czego to zmierza? Nie, no bo może, że to do pracy będzie. Oni szli, bo gdyby oni wiedzieli, że to by spaleni, to by się chyba... Powstańca. Według mnie by się rzucili masą. Ileś by przeleciała. Ileś była zabita. Nie wiedzieli. Wiedzieli, że będą pracować. Że będą rozdzieleni na posegregowani do potrzebnych praw. Skierujemy się w stronę prawo, gdzie tam dalej 400 metrów stała taka stodoła. Nie za duża, bo to miał ją stolarz. Miał właścicielem, tam miał narzędzia rolnicze. I zbieramy się do stodoły, my idziemy za to kolumnę. Za blisko nie można, bo nie pozwalamy. No i około stodoły wstrzymują się. Stodoły polegają na tym, że mają duże wieżeje, takie olbrzymie. Bo to była pojedyncza stodoła, miała jedne wieżeje, duże, takie olbrzymie, żeby furmanka z końmi mogła biegać. W każdym folii.
No to tam oni chcą, nie chcą wchodzić do szeroko, to tym tutaj w kolbami. Lament, płacz, nie, że po co, no warum, to dlaczego. To nie było bardzo szczelne, albo po obiedzie, czy jak. To przecież to dobry. Nie mogło więcej wejść niż tyle, bo tam trochę gratów było, stawiało i no to przecież, no niech tam znalazło się 270 czy 260 czy może 80. Tego już nikt ściśle nie powie. Fakt jest, że pychali na siłę, jak już nie, to kopał, żeby aż poleciał. A z dziećmi, no z dziećmi to matki z sobą, jak wchodziły, to jak na rynku, to na ręki, jak za rączkę trzymać, to widzieliśmy, że one z płaczem, wszystko płakało, kobiety darły się. Mężczyźni też chyba darły się, chyba też okrzywić. Takie męskie płacze, no. Lament, no. Starsi trochę inaczej, młodsi inaczej, wrzask. Tak, rozpacz. Słońce się rozsili coraz bardziej ku zachodowi, ale jeszcze nie zawsze. W końcu tam już prawie, że wepchnęli wszystkich, no słychać tam jeszcze jakieś trzaski od czasu do czasu, tak metalowe, tak jak to metal był, tam, ale teraz my się orientujemy, że to pewnie były te strzały, bo znaleziono dużo łusek w trakcie ekshumacji częściowej, to są kawałek było, parę metrów zaledwie, ale znaleziono około 200 łusek. No to przecież Żydzi nie mieli, ani nasi nie mieli, tylko Niemcy mieli. Więc oni musieli strzelać, bo myśmy trzaski takie słyszeli. Ale czy my wiedzieliśmy, że strzały są? No tego nie wiedzieliśmy. Zamykają te wieżeje, podpierają je takimi drążkami jeszcze, żeby pod naporem silnym, żeby te drzwi nie puściły przypadkiem, nie otwarły się. Oni nie wiedzieli, co robią, bo nie wiedzieli, co będą robić. Wiedzieli, że pod wpływem rozpaczy, podpalenia, rzucą się to sobie. Prawdopodobnie będzie siła wielka, tak. Najwyższa, jaką będą mieli. Tak. Bo ja nie wyobrażam sobie inaczej. Bandyci i mordercy. Tak. Furgonetka z drugiej strony tam podjechała. To nie furgonetka, to taki mały, mniejszy samochód dostawczy, taki niemiecki też, tam chyba podjechało, było paru żołnierzy, no w zielonych ubraniach, no to podstępia od nas było. I wynosili jakieś tam naczynia, co w ręku mieli. Czy co to było, nie wiem, bo przynajmniej ja nie wiem. I inni też na pewno nie wiedzieli, ale się już domyślali, bo później wiadomo, co się dalej działo. Poszli naokoło stodoły, krzyk jest wielki, słońce zaczyna już do synu schodzić. I razem przykopali się. Pojawia się prawie wieniec. Nie w jednym punkcie, czy w drugim, czy w trzecim i później się rozszerza. Stodoła jest wtedy otoczona przez kordon tych żołnierzy niemieckich. A tak, ona, bo stodoła była od tej strony pierwszej, zgrupowania większe, a od tyłu to już się dokładnie nie wiem, ile ich było, bo myśmy nie mogli widzieć z tej strony, patrząc, to my nie mogliśmy tam tak swobodnie. Czyli podpalili to w jednej chwili równocześnie? Podpalili, nie, ja przepraszam, że inaczej, podpalili może nawet od tyłu. Wyjaśnię dlaczego. Jeśli to była ciecz podpalna, a była taka. No na pewno. A dlaczego? Bo wieniec pojawił się prawie jednocześnie. Tak jak pan zapala maszynkę, piecyk gazowy, płomień nie zaczyna się w jednym, drugim, tylko no, buch i wszędzie. Proszę zwrócić uwagę na to. Jednak musieli użyć cieczy łatwopalnej. Oskarżali niebrzydowskiego, tego biednego później, kiedy proces ten był w 1957 roku, że on 8 benzyny dał, nie benzyny, tylko nafty dał, tam miał jakiś zbiornik. On mówił, no miałem, bo zobaczyli tam, jak byli w domu, no to sobie no chcieli wziąć. Tak no, wspominał nam. Ale 8 litrów nafty, jakby chodzili i tak polewali, no to by raz, że za mało było. Do takiej stodoły nafta jest też łatwopalna, ale nie tak łatwopalna jak benzyna, względnie inny środek łatwopalny. A zresztą my nie mieliśmy cywile benzyny, to strategiczna
środek strategiczny. Tak, materiał strategiczny. Tak, więc to miał kto, wiadomo kto w posiadaniu. Broni, te strzały, jak te łuski liczne później przez ekshumacji wynalezione, no to co tam bitwy nie było, prąd nie szedł tamtędy. Tam działań wojennych nigdy, tam gdzie stodowa stała, nie było. Więc raptem tyle się znalazło. Krzyk, hałas straszny. Tych ludzi wsiadł. Sądzę, że to był wielki napór. Olbrzymi chyba, ale jednocześnie Niemcy zaczęli na nas krzyczeć, że weg, raus, szel. Na Polaków wszystkich. Na wszystkich, na tych co stali. Wrażenie straszne. Popłakali chłopcy czy koledzy i ci kobiety, które były, wołali mordercy, polskie, które przyszły tam. No głośno, bandyci, mordercy. To był lipiec, stodoła drzewiana, drewniana. I jeśli trochę jeszcze podlano, no to państwo rozumieją, co to znaczy. Nie widzieliśmy, żeby ktokolwiek ze stodoły uciekł. Myśmy już później odeszli dalej. Jeszcze odgłosy było słychać płacz. Ale później przez to, jak się paliło, już to zaczęły podejść dachy, już brwiło nas drągi. No to zadusiło to wszystko. Pan jeszcze strzały i jak dzieci Niemcy zwali, a może oni od tyłu cholera strzelali tam i otworzyli coś Niemcy. My tego nie mogliśmy zobaczyć. Zapach mięsa, tłuszczu ludzkiego w takiej ilości zamasowany jeden na drugim. Oni byli wtłoczeni jak śledzi, bo oni nawet rzucali mniejsze dzieci. No właśnie, pani Wielczewska mówiła, że wrzucali. Tam były przypadki, że przez głowę, żeby prędzej sznel i tam lecieli, tak. I zamknęli wszystko i koniec. Mówi się ciągle naziści. Ale no jest nonsens. Kto to mówi? Czy to było niemieckie wojsko? Kto mówi naziści? Był taki, celowo co jest podkreślane w mediach, w radiach i tak dalej, naziści. Że naziści, nie dodając Niemieccy. Celowo, co to znaczy naziści? A jednocześnie no, opowiadają o polskie obozy koncentracyjne. Przecież to jest kłam ileś ludzi najętych, opłaconych i powtarzanych setki razy. Na ten dzień to już zasypywane to były, bo Niemcy nakazali sołtysom, zrobili tacy prowizoryczni powołani i z jednego i ze wsi poszczególnych, żeby przychodzić, zasypywać się, kupano domy, tam ich kopywano. Żydzi dość dużo później odnalazły się, to znaczy wręcz przychodzili, wręcz już uspokoiło się tam dzień mordu minął i Niemcy zorganizowali w Jedwabnem małe getto. Na odcinku rynku tak zwanego małego, przytulskiego. Około może 100 było Żydów raptem odnaleziono. Część z tych, co się ukryła, zaczęła wracać z powrotem. Tak, odważyli się. I to Ańca z komando odjechało już? A tak, Ańca z komando już nie było. To było 19, czyli jak pan powiedział, czwartek. To myśmy w kościoła do niedzieli szli, to był już, taki spokój zupełnie. To, no. Należy tu zwrócić uwagę na to, że niektórzy świadkowie, bo oni, było takich par. Leszek Dziedzic z Przestrzela, ze wsi, nie urodził się, bo nie był na świecie w tym czasie. Bo on się urodził w 58-59 roku. Tak. I on już żonaty był, przez mego nawet znajomego. I w tej książce tam Leszek to występuje, jak on, jego babcia wszystko badała, jak to ci mieszkańcy palili nożami, siekierami, kusami, litości, mało nieprawda, tego, nieprawda. Ludzie ze wsi poprzybieragali, to wykluczone, to jest nieprawda, fałsz, to nie do pomyślenia, to jest fałsz historyczny. Był główną prasą, która pisała o tym, codziennie były wielkie szpalty, jakie to straszne rzeczy, sąsiedzi sąsiadów, przyjaciele przyjaciół, tak ni stąd, ni zowąd, tak pisali, rano wstają i zaczynają mordować, siekierami, piłami i palą. Nie stąd, nie stąd, a żyli tyle set lat. Żenili się razem, dzieci do szkoły, wszystko chodziliśmy, nie było bujek. No i a pan burmistrz Jedwabnego, jego nie było w tym czasie, bo on nie z Jedwabnego pochodził. Pochodził Henryk, gdzieś ożenił się z Jedwabnianką. Ekonomię kończył, ale i został brany burmistrzem. No. I on nic nie widział na oczy, nigdy nie był na oczy. A czemu nie był na oczy? Bo nie był, bo go nie było Jedwabnego, on nie żył, nie było go. To z jakiejś tam wsi dalekiej. Nie było wtedy. I też był świadkiem. No był burmistrzem, zwołał Komitet Obrony Honoru Miasta Jedwabne. Później przestał jednak, wycofał się z tego i zaczął, że
No właśnie, jak to mogli? No ale on nie był, w tym czasie nie widział, bo go nie było. To on musiał się urodzić tak samo jak ten dziedzic czy inni w tym wieku, powojenny. Lub pod koniec, sam koniec wojny już, no 46, 7 rok, 5. On, jak również taki tam Przechocki Stanisław. Boże, co ty mnie wygadliło, tak samo jak ten, w 56, 7 roku urodzony. I co, jemu też babcia opowiadała, czy matka, bo on nie wiedział. Jest opowiadań innych. Co tak? Ściapali, a rolnicy pijani poprzyjeżdżali, przyjeżdżali, chwytali, zrabowali wszystko, co żydowskie wynosili. Chłopi przyklizną, prawda? Tacy byli jak gdyby bezduszni, bez litości. W 2001 roku, rocznica 60. życia, gdzie prezydent przyjechał, Paśnicki był teraz, i gdzie w imieniu narodu polskiego, przepraszam, on, który nie urodził się, w tym czasie nie żył, nie było go i nie było nigdy go tam, z opowiadań kłamliwych. I on przepraszał w imieniu narodu polskiego za to spalenie. To Lewinowie, ten Jasio mały, co to był mały, już później dorosły, i ze swoimi synami, żonami wywiesili, panu powiem, to jest autentyczne, napisali sobie, wiedzieli, że będzie uroczystość. Taki na płótno, na dwóch drążkach wysoko. Chwała tym, co ratowali. Że... Ale oni wtedy przyjechali do Polski? Byli akurat, przyjechali wcześniej i byli. I byli na uroczystości. Pan mówi niesamowicie ciekawie. No ciekawie, bo dużo wiem. W perspektywie tego, co tu powiedzieliśmy, jak pan ocenia wiarygodność świadków, na których oparł się pan Gross, pisząc książkę Sąsiedzi? No więc właśnie, bardzo krytycznie, bo oparł się na trzech głównie świadkach, mianowicie niejaki Szmul Wasserstein, dawniej nosił nazwisko Całka, to był młody jeszcze człowiek, przeżył, ale udało mu się rano zbiec, uciec z miasta i około kilometra był poza miastem, w takim przytowiu, ukrywał się aż do ściemnienia. Nie był na rynku, nie był na oczy, nie był przy tym. Z opowiadań on mógł coś słyszeć, ale to, co on poopisywał tam i tak dalej, to wszystko kłamali mu. Jedni jemu kłamali, drugi świadek niejaki, Eliasz Grącki, nie było go w ogóle w Jedwabnem, bo siedział w więzieniu w 1941 roku za kradzież gramofonu w sklepie rosyjskim. Dopiero po wyzwoleniu się zjawił. Trzeci świadek, jakiś Abram Boruszczak. W ogóle takiego mieszkańcy nie pamiętają o nazwisku. I to niewiarygodność, właśnie ich absolutna niewiarygodność. Jak przyjeżdżali na wywiady z takimi innymi już, bo ci to pisani w sąsiadach, to mieli nazwiska, ale ich nie było w ogóle. Przyjeżdżali pytać mieszkańców, może kto co wie, kto co powie, no jako redaktorzy gazet. To nawet tak przekupywali. Przy kioskach tam, albo przy piwie tam gdzieś kupowali gdzieś. Tak, że jak to byli, czy to mieszkańcy, czy Niemcy byli? A ile pan da? No, blada $500 albo nie, 1000. To znaczy, że nie było Niemców. Wszystko mieszkańcy wymordowali. Opisywali co tydzień, po parę gazet pisało bez przerwy. I w ten sposób na zasadzie goebbelsowskiej. A jak nie, to powiem, że byli Niemcy i Niemcy wszystko robili, a tylko paru było, jak pan da mniej. I to nie jeden, nie dwóch. A taka pani stara, pani, o, nazwisko jej pamiętam, zeznawała, ale ona nie mówiła, że ona widziała, tylko tak zeznawała, że mój Boże, jak ją zabrali. I to jeszcze główki dzieciom ucinali i jak bawili się tym główkami, nogami, jakby grali nim. Kto? No ci bezczelni mieszkańcy, jakoby mieszkańcy. To było podane, że później ona na drugi czy trzeci rok to miała i jak do niej poszli tam, to pani opowiadała, jakie. Kto wiedział, żeby tą kopaną urwane głowy były, żeby się gdzieś tymi. A ja nie widziałam przecież, tylko tak opowiadali inni ludzie, że tam słyszałam, że podobno tak było. Rozmawialiśmy z panem Stefanem Boczkowskim 13 grudnia 2013 roku
świadkiem, który się zgłosił do nas po naszym pierwszym reportażu w tej sprawie. Co by pan powiedział na zakończenie do dziennikarzy i do ludzi, którzy opisują i manipulują tymi strasznymi wydarzeniami? Na tyle tego, co powiedziałem, a słowo harcerskie daję, byłem harcerzem, to solidny punkt ruchu oporu, odznaczenia partyzanckie, AK i tak dalej, i tak dalej. I mój ojciec został zamordowany w 1944 roku przez Niemców, zamordowany był dowódcą, poddowódcą oddziału na odcinku Biebrza, gdzie Biebrza wpływa do rzeki Narwi. Wizna, Jedwabne, Burzyn, Przytuły. No ja bym, na tego co Państwo słyszeli, możecie sobie wyrobić Państwo jakiś pogląd na tego, kto widział autentycznie, nie z opowiadań babci, cioci, czy i kłamie. Musicie sobie pracować na podstawie tej próbki, co ja podałem. Wyobraźcie sobie, jak to wyglądało, jak było, ile kłamstwa, wynaturzenia, degeneracji, przekupstwa i dlaczego, po to, żeby z Polski wyciągnąć później, wydrzeć jakieś odszkodowania, zadośćuczynienia. Ja zatem do Państwa ludzi dobrej woli, do sumienia, obojętni na narodowość. Wyróbcie sobie ten pogląd i ocencie, czy w imię dobra historii, prawdy historycznej, czy nie warto zapobiegać kłamstwu, czy nie warto jeszcze poszukiwać, nie wiem czy już więcej, bo prawie poumierali z tych, co ze mną byli koledzy. Bierzcie również na swoje sumienie, żeby prawdę pokazać, żeby nie opluwać narodu, który przez 700 lat żywił naród żydowski, bo wszędzie go ich palono, niszczono, po Niemczech, Francji, w Hiszpanii, a nasi piastowie, pierwsi królowie przyjmowali, to są ludzie. Ich daliśmy im sądownictwo, autonomię, daliśmy prawodawstwo, mieli banki, handel, zarabiali, pracę. 700 lat, proszę, moi drodzy Państwo, a później tyle jakiejś nienawiści do nas, podjudzania wzajemnego. Dlatego niech Państwo wyciągną sami te wnioski i przeciwdziałajcie nieprawdzie. Dążcie do tej prawdy historycznej, do rzeczywistej prawdy. Życzę Państwu pomyślności, wszystkim, którzy słuchają, zdrowia. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.